Sebastian Konopka, witam Państwa. Jesteśmy polską firmą rodzinną. Wystawiamy się już trzeci raz tutaj na targach w Mediolanie. Pozyskujemy klientów nie tylko włoskich, jak i również tutaj światowych, międzynarodowych. No i jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie tylko tutaj w Mediolanie, ale wystawiamy się też w Las Vegas, w Nowym Jorku. Będziemy się w przyszłym roku wystawiać. Także zobaczymy. Będziemy szukać dalej. Kolory. To jest tak, my produkujemy obuwie eleganckie, garniturowe i to jest główny nasz kierunek, więc tutaj te kolory, wiadomo, mamy brązowy, czarny, tak? To są to podstawowe kolory. Kwestia jest bardziej w jakości i w możliwościach pewnego wykończenia tego koloru, bo odcieniu tego brązu mamy bardzo dużo. I czy to jest koniak, czy to jest ciemny brąz, to wszystko ma znaczenie. Na wiosnę, lato są te kolory troszeczkę jaśniejsze, na zimę, na jesienne takie sezony jest to kolor troszeczkę ciemniejszy, taki ciemny brąz i to jest to. No, teraz rzeczywiście bardzo dużo mamy też zielonych kolorów, bordowy kolor, ale to wszystko wchodzi tak delikatnie. Wiadomo, najlepiej sprzedawalny jest czarny, no bo to jest główna i taka główny kolor, gdzie zawsze tego eleganckiego buta czarnego mamy najwięcej i to mi się wydaje, że to nigdy z tego koloru nie zrezygnujemy i to jest zawsze klasyk, który się będzie sprzedawał. Przez internet, online, myślę, że bez problemu można zakupić nasze obuwie. Jeżeli ktoś uda się do Polski, też myślę, że w Krakowie będzie mógł kupić je w galerii w Bonarce, na ulicach na Grodzkiej, na Wiśnej. Tam też również mamy dosyć dużą ofertę. Bez problemu można dobrać obuwie do ślubu, czy nawet na inne okoliczności. Jaki przedział cenowy? Przedział cenowy jest od 300 do 400, nawet 500 zł. Na skórzonej podeszwie mamy buty około 700 zł. No, jednak zrobienie odpowiedniego buta w odpowiedniej jakości jest często czasochłonne i te materiały, których używamy do produkcji, są tylko europejskiego pochodzenia, co jest bardzo wyczerpujące w szukaniu odpowiednich tych materiałów, ale większość producentów czy niektórzy producenci rzeczywiście idą troszeczkę po cenie i szukają jakichś zamienników, czy w Bangladeszu, czy różnych innych w Chinach, a tutaj rzeczywiście próbujemy wszystkie materiały znaleźć w Europie. Mamy dużo włoskich takich dostawców, którzy przywożą nam skóry, spody. Mówią, że rzeczywiście jest to półka, której Włoch by się nawet nie powstydził. Także jest to dla mnie również takie docenienie tego, co rzeczywiście posiadamy w swojej ofercie i myślę, że to kiedyś zaprocentuje i nawet we Włoszech będziemy w stanie sprzedawać może kiedyś z własnym sklepem te buty i damy jakby lepszą dostępność tego buta jeszcze dla Polaków tutaj we Włoszech. Dziękujemy bardzo i tego Wam życzymy przede wszystkim. Dziękuję bardzo.